Polak artysta ceramik to wystawa prezentująca pracę 100 polskich artystów ceramików na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Artystów związanych z Bolesławcem, a także tworzących w różnych miejscach w kraju oraz takich, którzy mieszkają z dala od ojczyzny, ale tworzą nie zapominając o swoich korzeniach. Wernisaż odbył się w Kinie Forum, gdzie w galerii w sam raz prezentowana jest część prac. Pozostałe oglądać możemy w 5 innych punktach wystawienniczych miasta. Nie spodziewaliśmy się oczywiście, że przyjedzie aż 100 artystów, bo to jest niemożliwe, ale wielu artystów ceramików zaszczyciło dzisiaj nas na wernisażu. Artystów powitali prezydent Bolesławca Piotr Roman i komisarz wystawy Mateusz Grobelny. Oprócz kilku artystów z Bolesławca, których prace prezentowane są na wystawie, na wernisażu pojawili się też artyści ceramicy z kilkunastu innych miejsc w Polsce, a także pracujących poza granicami kraju, tak jak Lidia Kostanek, która przyjechała z Francji. Jestem w dobrym towarzystwie, naprawdę wystawa jest bardzo różnorodna, pokazuje obraz ceramiki jako medium, które można używać do bardzo delikatnych filiżaneczek, skończywszy na wielkich rzeźbach monumentalnych. Jak przystało na polską stolicę ceramiki, na miasto ceramiki, uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj właśnie przepiękną wystawą ceramiczną. Pokazaliśmy dorobek 100 artystów ceramików, Polaków. Na wystawie możemy oglądać cały przekrój ceramicznej twórczości. Są prace twórców, którzy lepią z ręki, toczą swoje prace na kole, odlewają z form, tworzą instalacje ceramiczne, unikatowe rzeźby oraz naczynia, projektują na potrzeby architektury czy wzornictwa. W jednym miejscu tak zacne grono artystów, ceramików, to naprawdę rzadko się zdarza, chyba raz na 100 lat. Także jestem pod dużym wrażeniem i tutaj, korzystając z okazji, to składam gratulacje panu Mateuszowi Grobelnemu, komisarzowi dzisiejszej wystawy, bo rzeczywiście to było bardzo duże przedsięwzięcie. Efekty dzisiaj możemy podziwiać i jestem pod dużym wrażeniem. Myślę, że to jest godne naśladowania, to co zrobił Mateusz, czyli angażuje całe miasto, wiele galerii, wiele przestrzeni, gdzie w zasadzie ta ceramika tak naprawdę tutaj jest i to miejsce żyje. Otwarcie wystawy to tylko jeden z elementów obchodów w Bolesławcu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. My o tym święcie myśleliśmy już co najmniej od roku. Nie tylko myśleliśmy, ale działaliśmy. Był powołany komitet honorowy obchodów, były podejmowane inicjatywy, takie jak właśnie Mateusza Grobelnego, ta inicjatywa dotycząca 100 artystów, ale też pojawiały się też spontaniczne imprezy, tak jak dzisiejszy przejazd rowerzystów w bardzo fajnych strojach narodowych. Dużo flag w Bolesławcu, chociaż chciałoby się, żeby było więcej, ale było chyba najwięcej od wielu, wielu lat. Sama uroczystość związana z harcmistrzem Boninem, też tak podjęta kilka miesięcy temu inicjatywa, ale bardzo dobrze zorganizowana przez Hufiec imienia Szarych Szeregów. Bardzo wzruszająca zresztą uroczystość. Podobnie po uroczystości pod pomnikiem wiele osób, szczególnie starszych, podchodziło do mnie i mówiło, że bardzo się wzruszyli, szczególnie w momencie odsłaniania pomnika, ale też kiedy ten wzmocniony, potrójny chór zaśpiewał 3 pieśni, a szczególnie mówią, że łzy w oczach mieli, kiedy była rota. Po wernisażu w Kinie Forum komisarz wystawy zaprosił na zwiedzanie pozostałych ekspozycji. Po otwarciu tego wernisażu zapraszam za takie kuratorskie oprowadzenie po 6 wszystkich miejscach, w miarę, tak powiem, żebyśmy mogli zobaczyć wszystkie ekspozycje. Poza galerią w sam raz prace oglądać można też po sąsiedzku w Galerii Mała Biała i w Centrum Wiedzy. Część prac prezentowana jest w ratuszu i Muzeum Ceramiki, a część w punkcie informacji turystycznej naprzeciwko ratusza.